Około 5.50 budynkiem przy Alei Wojska Polskiego 39 w Gdańsku Wrzeszczu targnął potężny wybuch. 11-kondygnacyjny budynek osunął się częściowo w dół. 3 piętra zapadły się pod ziemię. Rozpoczynał się wielkanocny poniedziałek, około godziny 5.50 rano, gdy cała okolica zajezdni tramwajowej we Wrzeszczu została wstrząśnięta eksplozją. Ogromny, 11-kondygnacyjny budynek niemal natychmiast częściowo zapadł się w ziemię, stając na stercie gruzu, niższy i lekko przechylony. Dzięki solidnej pracy inżynierów i robotników, którzy zbudowali wieżowiec w 1972 roku, budynek nie uległ całkowitemu zawaleniu. Każde piętro do połowy wysokości było wzmacniane żelbetonem w formie wieńca otaczającego kondygnację. To właśnie zapobiegło całkowitemu zawaleniu się budynku po eksplozji, która zniszczyła parter i dwa pierwsze piętra. Media początkowo podały, że prawdopodobną przyczyną tragedii była eksplozja gazu. Później eksperci zebrali dowody potwierdzające te teorie. W wieżowcu przed wybuchem było 77 mieszkań, a zameldowanych było prawie 300 mieszkańców. Akcja ratunkowa trwała ponad 86 godzin. Ewakuowani mieszkańcy byli prowadzeni przez strażaków, a uszkodzony budynek groził zawaleniem, co wymusiło jego częściowe zburzenie. Niestety, 22 osoby zginęły, a 12 zostało rannych. Prokuratura badała różne wersje wydarzeń, w tym możliwość rozszczelnienia instalacji gazu. Pierwsza wersja mówiła, że sprawcą był właściciel mieszkania na parterze, Jerzy Sz. Miał to być człowiek zamknięty w sobie i trudny we współżyciu sąsiedzkim. W momencie wybuchu był ubrany wyjściowo i przebywał przed wejściem do wieżowca. Zginął od eksplozji. W ocenie prokuratury zebrany materiał dowodowy świadczył jednoznacznie, że rozszczelnienia instalacji gazowej dopuścił się właśnie Jerzy Sz., który miał działać zgodnie z wcześniej przyjętym planem. Tutaj jednak prokuratura skupiła się na domysłach. Prawdopodobnym celem sprawcy miało być zniszczenie mieszkania, którego był właścicielem, i wyłudzenie z tego tytułu ubezpieczenia. Domniemany sprawca przypuszczalnie nie przewidywał, że jego zachowanie może spowodować aż tak daleko idące następstwa. Ostatecznie przyjęto taką właśnie wersję, ponieważ prokurator nie znalazł jakichkolwiek dowodów mogących wskazywać na inne osoby, jako mogące mieć związek z eksplozją. Śledztwo zostało umorzone z powodu śmierci domniemanego sprawcy. Druga hipoteza sugerowała kradzież zaworu instalacji gazowej przez nieznanego złomiarza. Jednak ta teoria została odrzucona, gdyż brak było potwierdzenia, że ktoś próbował sprzedać taki zawór. W sierpniu 16 roku pojawiła się trzecia hipoteza, sugerująca, że służby specjalne mogły mieć związek z wybuchem. Historyk Sławomir Cęckiewicz podał, że celem mogło być dostanie się do mieszkania pułkownika Adama Chodysza, rzekomo posiadającego kompromitujące dokumenty dotyczące Lecha Wałęsy. Prokuratura Krajowa podjęła działania sprawdzające, ale ostatecznie odmówiła wszczęcia śledztwa. Cała sytuacja wywołała kontrowersje i oburzenie, zwłaszcza gdyż sugerowane teorie były niepotwierdzone. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z historiami służb mundurowych. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.